różnego rodzaju synonimy. Atopowe zapalenie skóry, skaza białkowa, dawno temu tak nazywana skaza białkowa, chociaż oczywiście z białkiem to często nie ma zupełnie nic wspólnego. Jeszcze inaczej nazywa się tę dolegliwość świeżbiączka, co sugeruje duże swędzenie, lub inaczej astma skóry, co jest moim zdaniem bardzo dobrym określeniem, ponieważ ta choroba bardzo podobnie do astmy przebiega rzutami, czyli jest coś, co się zaostrza i cofa. Żyje jakimś swoim własnym życiem, często jest związana z alergenami, ale nie zawsze. Tak jak jest astma alergiczna i niealergiczna, tak samo atopowe zapalenie skóry może być związane z alergią, a czasami wcale nie związane z alergią. Ups. Co to znowu? Jakieś niesamowite rzeczy. Zdaje się, zrezygnuję z tego rzucania może, a... No, jednak nie trzeba. O czym my dzisiaj będziemy mówili? Zapoznamy się z chorobą. Postaram się dostarczyć Państwu informacji dotyczących indywidualnego podejścia do każdego z, powiedzmy, rodzaju atopowego zapalenia skóry. Jest mnóstwo opinii na temat, co to za choroba i niektóre opinie są zbieżne i te, które są zbieżne, Państwu podam, że jest to nadmierna skłonność do świądu. W wyniku zadziałania bardzo wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, że jest to najczęstsza choroba skóry u dzieci, że początek tej choroby na ogół jest w dzieciństwie, że choroba ma przewlekły i nawracający charakter i to, że stanowi bardzo duży problem dla lekarzy i też problem ekonomiczny. Państwo pozwolą, że ja się usiądę, będzie lepiej Państwu widać, a mnie będzie lepiej to prowadzić. Dlaczego jest taki problem ekonomiczny, to ci, którzy chorują na tę chorobę, wiedzą. Leki nierefundowane, potwornie drogie. Leki najnowszych generacji, około 100 zł terapia miesięczna. Ja myślę, że Państwo powinniście jakiś taki mieć swoje właśnie stowarzyszenie, lobbying na rzecz tego, żeby AZS, leki były tak samo refundowane jak własne. A teraz oprócz poglądów zbieżnych podam Państwu poglądy skrajne. Oczywiście czymś, co jest straszne, to jest świąt skóry. Świąt skóry, który nie daje spać, nie daje żyć. Pan Ackerman, jeden z pionierów leczenia atopowego zapalenia skóry, uważał, dzień dobry, że zmiany skórne są wynikiem drapania i pocierania skóry z powodu swędzenia. To oczywiście nie do końca tak, że zmiany skórne właśnie histologicznie wywołane są drapaniem i są identyczne bez względu na to, czy chory ma cechy alergii, czy ich nie ma. Czyli jeżeli, co to znaczy zmiany histologiczne? Jeżeli chory się będzie drapał i nawet nie jest alergikiem, to zmiany skórne, jak się pobierze wycinek ze skóry, są takie same jak u alergika. I teraz przejdźmy może do definicji. Tak jak astma jest chorobą przewlekłą zapalną dróg oddechowych, tak atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą zapalną chorobą skóry. Charakteryzuje się potwornie nasilonym swędzeniem, przewlekłym i nawrotowym charakterem, typowym rozmieszczeniem zmian skórnych. Co to znaczy typowe? Państwo doskonale wiecie. Typowe rozmieszczenie, inne u niemowlęcia, inne u dziecka przedszkolnego, inne u szkolnego i inne u dorosłego. U niemowlęcia często zajmuje całą skórę. Bardzo często są te lakierowane policzki, nadrywające się uszy, często na zgięciach łokciowych, pod kolanami, w pachwinkach. U małego dziecka potrafi też zająć całą skórę, łącznie z tułowiem, z brzuszkiem, z plecami. I jak dziecko się rośnie, to troszkę zmienia charakter.
umiejscawia się bardziej w zgięciach, nadrywające się uszy wciąż są, pas szyjny, suchy, pękająca szyja, nadgarstki, podudzia, ale przede wszystkim charakterystyczne są zgięcia łokciowe, podkolanowe, pas szyjny. U dorosłego coraz bardziej organizuje się to w miejscach szyja i zgięcia podkolanowe, zgięcia łokciowe. Często towarzyszy temu wywiad od dzieciństwa i lub wywiad rodzinny. Ktoś w rodzinie ma pyłkowicę, astmę, też chorował na zmiany skórne. Dalej. A topowe zapalenie skóry, jak niektórzy uważają, właśnie to, co Państwu przed chwilą mówiła, jest w istocie chorobą alergiczną, bardzo zbliżoną do astmy oskrzelowej i alergicznego mierzytu nosa, ale obejmującą inny obszar ciała. Czyli jeżeli astma dotyczy płuc, pyłkowica dotyczy nosa, to atopowe zapalenie skóry dotyczy całego ciała skóry. Często towarzyszy mu astma, bardzo często, i to są najcięższe przypadki, gdzie też Państwo już chorujący możecie zauważyć tak zwane wahadło. Astma się pogorsza, jest gorsza, skóra jest lepsza. I odwrotnie, skóra się pogarsza, astma łagodnieje. I takie wahadełko w życiu chorego cały czas zachodzi. Atopowe zapalenie skóry. Tu jest tak wiele czynników, proszę Państwa, że wprost nie wiadomo od czego zacząć. Na pewno są czynniki genetyczne, predysponujące. Tak jak w astmie. I co? I środowisko. Jeżeli taki młody człowiek ma szczęście urodzić się na przykład w Davos, chociaż jest alergikiem, albo w Himalajach, to może całe życie nie zachorować. Bardzo często tak jest, że dziecko chore czy pacjent chory po zmianie miejsca zamieszkania, po zmianie klimatu, po wyjeździe daleko od dużych aglomeracji miejskich, nagle zdrowieje. Na przykład mamy pacjentkę ciężko chorą, właśnie na ten zespół astma, atopowe zapalenie skóry, po wyjeździe do Kanady po roku okazało się, że nie ma ani atopowego zapalenia skóry, ani astmy. Mieszkała w bardzo dzikich, no, niezurbanizowanych regionach Kanady. Na pewno defekt wysychania skóry jest czymś, co łączy wszystkie przypadki atopowego zapalenia skóry. Niezależnie, czy jest to alergia, czy nie jest alergia, skóra jest sucha. Schnie tak bardzo, nawet uważa się, że jest to pewien defekt tak zwany, skóra nie trzyma wody, po prostu wysycha. I co musimy robić? Trzymać tak zwane dobre warunki klimatyczne w naszym domu. Co to znaczy? Musi istnieć coś takiego jak termometr z higrometrem, czyli z narzędziem do mierzenia wilgotności. Temperatura tam, gdzie jest dziecko czy pacjent z atopowym zapaleniem skóry, nie ma prawa być wyższa niż 21 stopni. To jest góra. Jeżeli jest 20 czy 19, to też nie najgorzej. Wilgotność w takim pomieszczeniu ma wynosić między 40 a 60%. Nie niżej i nie wyżej. Dalej. Zaburzenia neurologiczne, stres u dziecka przed klasówką, często potrafi się wszystko zaostrzyć. Klimat. Jest pewnego rodzaju wpływ klimatu. W klimacie na przykład bardzo suchym nasila się. W klimacie nadmorskim z dużą wilgotnością jest lepiej. A w ogóle rewelacja jest latem, gdzie mogą być kąpiele w wodzie morskiej, plus kąpiele słoneczne i nagle okazuje się, że ta skóra może być zupełnie zdrowa, bez względu na to, co to dziecko je. Jeżeli chodzi o dietę, to jeszcze Państwu w trakcie coś powiem, dlatego że narobiono strasznych szkód, stosując rygorystyczne diety, nie poparte absolutnie żadnymi podstawami. Dziecko ma wszystkie testy jemne, łącznie z testami surowicy krwi, a zaleca mu się bezbiałkową dietę. Dziecko ma niedobory witaminowe, białkowe, gorzej się rozwija, ale trwamy w uporze, że ma być bez białka, bez mleka, bez jajek,
i tak dalej, i tak dalej. Co absolutnie nie przekłada się na sukces w leczeniu, bo jak było źle, tak i jest źle. I każdy zdrowo myślący rodzic mówi, no ja, to ja tu stosuję taką rygorystyczną dietę, a skóra jest jaka była, coś jest nie tak. I bardzo dobrze myśli, bo faktycznie jest nie tak. Tutaj jest takie dwa punkty. Odpowiedź humoralna, odpowiedź komórkowa. Żeby nam ani wam nie było łatwiej, to są różne rodzaje alergii. Alergia, którą umiemy diagnozować i to jest ta alergia zależna od przeciwciał. Na pewno państwo słyszeliście o tych przeciwciałach IgE. Natomiast jest alergia uwarunkowana uczulonymi komórkami, której badać nikt nie potrafi. Możemy się jej domyślać, ale badać tej alergii nikt nie umie. Już się zaczyna jakaś, powiedzmy, jakiś ruch w tym kierunku, mianowicie tak zwane testy plastrowe. Jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko źle reaguje na przykład na orzechy, na seler, na cokolwiek, przynosimy w naturze, czyli test natywny, trochę soku z marchwi, zmiażdżony orzech, zmiażdżony seler, i nakładamy na skórę pleców na 72 godziny. Odczytujemy ewidentnie pęcherzyk, zaczerwienienie, podrażnienie po tym czasie, dlatego że ta alergia komórkowa to jest alergia późna, nie natychmiast, tylko po 2-3 dniach. Albo też na tle całkowitym cie hypoalergicznym, czyli dając dziecku powiedzmy tam ryż, wodę mineralną, wprowadzamy w ciągu jednego tygodnia jeden pokarm i obserwujemy, co się dzieje ze skórą. Ale to jest żmudne, ciężkie, chociaż bardzo dobre diagnostycznie. Na przykład wiemy w 100%, że nasze dziecko nie reaguje na ziemniaki. Dajemy piurę w danym tygodniu z ziemniaczków, dajemy jakąś zupę ziemniaczaną i dajemy jedną rzecz, którą testujemy. Żółtko jajka. 3 dni pod rząd. Nie ma efektu? To możemy dawać żółtko jajka, bo to nie to. Wprowadzamy następną rzecz. Białko. Wprowadzamy rybę. Wprowadzamy cielęcinę. Obserwujemy. Wreszcie wprowadzamy mleko, kefir, jogurt. Jeden pokarm w jeden tygodniu. Przepraszam. Tak. A w jakim wieku dziecka można takie testy wprowadzać? Testy natywne, czyli te testy plastrowe z takim konkretnym pokarmem od samego zarania, że tak powiem, od niemowlęctwa. Bo to są testy akurat, gdzie współpraca dziecka nie jest nam do niczego potrzebna. Na pleckach coś takiego można naklejać. To się zaczyna dopiero ruch w tym kierunku. To są pierwsze literaturowe jaskółki, gdzie tym testem na plastrowym diagnozuje się taką alergię. Czyli taki plec? Nie, to są specjalne testy, które mamy już w tej chwili zamówione i one po prostu będą, tylko państwo przynosicie produkt, który chcecie testować, to jest właśnie produkt z natury, naturalne jedzenie, naturalna żywność i my zakładamy to w maciupeńkiej miseczce przyklejonej plasterkiem, to jest wszystko bardzo misternie przygotowane. Na pleckach właśnie. I po 48 godzinach jest pierwsze oglądanie, po 72 godzinach drugie oglądanie. Tak jest. Także to jest, to tak wygląda. Oczywiście są jeszcze czynniki drażniące. Państwo wiedzą, takie dziecko nie da sobie założyć niczego z wełną, niczego chropowatego, zaraz jest po prostu straszne swędzenie. Odzież jest dla takich dzieci przewidziana. Dzianina bawełniana, najlepiej jeszcze niebarwiona. Wszystko, co kupujemy, najpierw trzeba wyprać, żeby pozbawić fabrycznych chemikaliów tych. Także tak to wygląda. No i co jeszcze może być? Może jeszcze być flanelka miękka. Coś bardzo mięciutkiego, tak zwana baja. Kiedyś była ta flanelka taka podbita czymś takim bardzo mięciutkim. Dzianiny bawełniane. Nie ma prawa być domieszki wełny. Nie polecana jest również odzież z domieszką sztucznych tworzyw, gdyż po prostu i zarówno się elektryzuje, ma ładunki elektryczne, jak jest nieprzewiewna i generalnie
chyba dzieci się w tym zdecydowanie gorzej czują. Atopowe zapalenie skóry, jak żadna inna choroba, jest ogromnie dotkliwą chorobą i dla rodziny, i dla pacjenta. Reakcja ostra na wyraźnie rumieniowym podłożu, są wyraźne grudki, pęcherzyki, które często przekształcają się w takie nadżerki pokryte strupkami. Państwo to doskonale wiedzą, tu nawet pani pokazuje swojej sąsiadce, jak to wygląda. W skrajnym przypadku, proszę państwa, wygląda to czarno. Wspomnijcie z tym się, uważamy w książce. Tak, to trzeba było w zeszłym tygodniu, to właśnie miałyśmy przykład, że cała ona jest podleczona. No tak, ja akurat panią pamiętam, bo myśmy wzięli taką ostrą kurację, niestety już systemowym sterydem, jak pamiętam. Tak. No i ona zupełnie inaczej. No, o, to jest piękne. Proszę zobaczyć, w stanie ostrym wygląda to tak. To jest męka. Tego, kto tego nie przeszedł, to nie jest w stanie zrozumieć. Nieprzespane noce, stresy. Ja miałam pacjentkę, która występowała gdzieś w zespole flamenco, wyglądała jak potwór, jak upiór. Dziewczyna była bliska po prostu, no niestety, ale nawet mówiła o próbach samobójczych. Matka mi opowiadała, że to dramat był. Ale czasem już się po prostu odechciewa żyć. Atopowe zapalenie skóry często niestety łączy się ze strasznie obniżoną odpornością. Ta skóra łapie wszystko, a co przede wszystkim? Gronkowca, grzybice i wirusy. Wirus opryszczki, często wikła nam to wszystko, a gronkowiec, który na ogół u dorosłego człowieka zdrowego nie powoduje zmian żadnych, działa na skórze tego atopowego pacjenta jak ciężki, silny alergen. Wygląda to tak, że to jest zakażone, tu jest już ropne ognisko, i po prostu proszę, zobaczcie państwo, pęcherzyki się tworzą z ropą. To jest naprawdę potworny dramat dla takiego dziecka. To już się leczy nie tylko przeciwalergicznie, ale także leczy się antybiotykami uogólnionymi, środkami dezynfekującymi. Pojawiają się coraz lepsze środki. Ostatnio odkryła genialny środek odkażający, działający przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Oczywiście na receptę nazywa się Octenisept. 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 W aerozolu można spryskiwać skórę. Jest nieszkodliwy nawet na śluzówki. I jak działa? Wyjaławia skórę ze wszystkich bakterii, wirusów i grzybów. Jak wygląda reakcja? To pokazywałam państwu reakcje ostre, takie zaostrzenia. Przewlekle wygląda to nieco lepiej. Jest to słabszy rumień albo wcale nie ma rumienia. Nacieczenia skóry w postaci takich zgrubień, przeczosy, bo pacjent się wciąż drapie, złuszczanie naskórka. Czasem byli tacy pacjenci, tam się zawsze kojarzy z konkretnym pacjentem, który zdejmował sweter, a tu wokół niego pojawiała się biała kubka takiego złuszczonego naskórka. Tak to niestety wygląda. Hiperkeratoza, to znaczy nadmierne rogowacenie. W niektórych miejscach skóra jest stwardniała. Proszę państwa, wygląda to, ja widzę, że pani córka to z obrzydzeniem na to patrzy, nawet nie wiem, czy ona powinna być na tym wykładzie. No, że... no tydzień temu po prostu potrzeba też wyglądała. Proszę zobaczyć, to jest ten przewlekły stan. I proszę mi wierzyć, dopóki, że tak powiem, alergolodzy nie podadzą sobie rąk z dermatologami, to ani dermatolodzy, ani alergolodzy sobie z tym problemem nie poradzą. To musi być ścisła współpraca. Jest bardzo mało ośrodków, które sobie radzą z leczeniem skóry. To jest najtrudniejsze leczenie. Astmę leczą wszyscy, ale atopię skórną dramat. Każdy jak pies do jeża do tego podchodzi, bo są słabe wyniki po prostu.
rozpoznanie, jak można rozpoznać taką ptakę? Nadmierne rogowacenie, czyli naskórek jest stwardniały, zrogowaciały, nieelastyczny, dzięki temu pęka szybciej. Wywiad charakterystyczny. W ciężkim zapaleniu skóry, tak zwanym, my to nazywamy atopowe zapalenie, atopia to jest powiedzmy równoznacznie używane słowo z alergią, co też nie jest prawdą, ale nie umiemy tego inaczej nazwać, bo atopowe zapalenie skóry często w ogóle nie bywa atopowe, czyli alergiczne, wynika z przesuszenia skóry. Nie mamy lepszej nazwy, dlatego mówimy atopowe zapalenie skóry, skaza białkowa, świerzbiączka. Może nawet najlepsze z tego jest świerzbiączka, bo daje jakieś możliwości diagnostyczne. Przed 6 miesiącem życia jest początek. Na ogół. Korelacja ze zmianą karmienia. Często jest tak, że matka karmi piersią, potem traci pokarm, wprowadza pokarmy i się zaczyna. Chociaż są takie przypadki, jak się dobrze zbiera wywiad, że już w trakcie karmienia piersią pojawiają się zmiany skórne. I to jest zupełnie inna bajka, niezwiązana z wprowadzaniem mleka. Matka jest na bezmlecznej diecie, próbujemy jej odstawić różne rzeczy, a dziecko i tak rozpoczyna marsz alergiczny. Charakterystyczna lokalizacja zmian to nie będzie pryszczyk na pośladku, to będzie najpierw twarz, uszy i tak dalej, to co Państwu mówiłam. Charakterystyczna lokalizacja zmian. Wywiad rodzinny lub nie. Obraz kliniczny. Charakterystyczne objawy kliniczne można postawić po stwierdzeniu 3 z 4 głównych objawów. Swędzenie. Najważniejszy obraz. Nie ma zapalenia skóry bez świątu. Świąt skóry. Typowy wygląd i rozmieszczenie zmian, to co Państwu mówiłam, w zależności od wieku. W okresie niemowlęcym, we wczesnym dzieciństwie, policzki, kończyny po stronie, o tu nadgarstki, podudzia, tu na zewnątrz, myślałam, że to ten mnie pogania, na zewnątrz ud, na nadgarstkach. Tu często właśnie z tyłu za uszkami. Plecy, brzuszek, podudzia, nadgarstki, o, ciemieniucha tak zwana, roczna, rocznie utrzymująca się, przez cały rok ciemieniucha nawracająca, to też się często zdarza. No i rozsianie się tego, plecy, brzuszek, główka. W okresie dojrzewania już dorosłych okolice zgięciowe dużych stawów, czyli tak jak mówiłam, łokcie i pod kolanami, skóra karku, szyi, na stopach, często takie drobne, swędzące pęcherzyki na rękach, na dłoniach. Obraz kliniczny dalej. Nawracający przebieg. Okresy zaostrzeń trwające zazwyczaj 6 tygodni. W wywiadzie cechy alergii u pacjenta lub w rodzinie. Ale niekoniecznie. Dodatkowe kryteria. Dodatkowe kryteria, zaraz Państwu mówię, są to suchość skóry. Świąt jako główny objaw, a suchość skóry prawie w 100% temu towarzyszy. Zwiększona podatność skóry na zakażenia, w szczególności na zakażenie gronkowcem złocistym. Nawet my to tak mądrze nazywamy super antygenem, ponieważ kolonizacja, zagnieżdżenie się gronkowca u pacjenta z chorą skórą zaostrza przebieg choroby w sposób ogromny. Dodatkowe kryteria. Rogowacenie, o to, co Państwo często przychodzicie i się skarżycie. Co to jest? Rogowacenie przymieszkowe, taka kaszka tu, tak? Właśnie na ramionach i na udach. To nie jest alergia sama w sobie. To nie jest alergia. To jest struktura skóry, wytwarzanie gęstego łoju przez gruczołki łojowe i zatykanie ujścia. Tworzy się kaszka. I to często, bardzo często towarzyszy takiej skórze skłonnej do alergii. Wyniki testów skórnych z alergenami, proszę zobaczyć, rzadko. Nie, to
ma, to czasem jest taka korelacja z roztoczami, z pyłkami, ale w 70% przypadków testy są ujemne. Wczesny początek choroby bardzo często. Podwyższone stężenie całkowite IgE w surowicy bardzo często. A jeżeli wzrasta z wiekiem? Jeżeli przekracza swoje normy, to oczywiście jest to istotne kryterium. I dalej. Skłonność do niespecyficznego... Boże, przepraszam bardzo. No tak to jest. Właśnie mój telefon... ...zapalnego skóry dłoni i stóp, rzadko dość. Rybia łuska w skrajnie ciężkich przypadkach. Zapalenie brodawek sutkowych. Zapalenie czerwieni wargowej, tak zwana alergia dookoła ustna. Nawrotowe zapalenie spojówek. Dodatkowy fałd skórny poniżej dolnej powieki. Jak to wygląda? Po prostu taki troszkę mongoloidalny wygląd. O, tu się robi taka fałdka. Co jeszcze? Podkrążone, brązowe cienie pod oczami. Bardzo często tak dziecko wygląda. I jeszcze dalej dodatkowe. O, to już bardzo... to co Państwu mówiłam. Przebarwienie powiek i skóry wokół oczu. Przednia zaćma, bardzo rzadki objaw, to dotyczy okulistyki. Tak zwany biały łupież. Świąt podczas pocenia się. Ja tu sobie pozwoliłam takie komentarze moje dać, bo to co obserwuję, niezwykle często pocenie się powoduje świąt i zaostrzenie zmian skórnych. Prosty objaw. Skóra paruje, wysycha. Jak wysycha, zaczyna swędzieć, jak zaczyna swędzieć, dziecko zaczyna się drapać. Jak zaczyna się drapać, zaostrzenie stanu zapalnego, wprowadzenie bakterii, trąkowców w głąb skóry i zaostrzenie wszystkiego. Czyli pocenie się nie jest dobre, nie jest, no po prostu, no co możemy zrobić? No i dziecko się poci, biega. Dalej. Pogrubienie fałdów na szyi widać u młodego dziecka, wręcz takie piętra na szyi. Nietolerancja wełny. Biały dermografis tam na początku, co to znaczy? Tam na początku, była, na samym początku wykładu były plecy z napisem atopia. Po prostu przeciągnięcie paznokciem albo no, długopisem po plecach powoduje, że po 5 minutach wyrasta biały wzgórek, biała linia, to jest biały dermografis i to jest bardzo często. Rumień twarzy, to są te pięknie wyglądające z czerwonymi policzkami dzieci. Zaostrzenie choroby pod wpływem zdenerwowania i emocji, bardzo często. Rozpoznanie AZS-ów prawie z czułością ogromną, 85% i aż w 100% swoistą, według autorów brytyjskich, jest stwierdzenie świądu jako pierwszego dominującego objawu oraz trzech z następujących cech. Wywiadzie wypryw w miejscach typowych, charakterystycznych dla wieku. Jeżeli któryś, nie będę Państwu to czytała, po prostu o tym już mówiliśmy. Jeżeli coś z tego do świądu się dołączy, 2-3 objawy, możemy uważać, że dziecko idzie w kierunku atopowego zapalenia skóry, czy też lepiej będę mówiła świeżbiączki. To samo pokazuje nam nasz polski autor, który wielką wagę przywiązuje z kolei. To samo możecie Państwo zobaczyć. Suchość skóry, biały dermografis, świąt po spoceniu, wysokie poziomy IgE. Czyli ten, taki jak tu jest, tak? Poziom, czy inny? To zależy od wieku dziecka. To zależy od wieku dziecka. Tu jest podany poziom dla młodzieży i dorosłych. Pozytywne natychmiastowe reakcje skórne, moim zdaniem mniej niż u połowy dzieci i ogromna skłonność do zakażeń skóry, to o czym mówiliśmy. Następstwa. U wielu, proszę zobaczyć, jakie rozbieżne są opinie alergologów.
od 20 niektórzy podają, a niektórzy podają, że 80% dzieci cierpiących na AZS w późniejszym wieku rozwija się astma oskrzelowa lub alergiczny nierzyk nosa. Ale u większości chorych objawy skórne ustępują, to jest to, co Wam mówiłam, jak się zaczyna coś innego. To się nazywa tak zwane wahadło narządu chorego. Raz chorują płuca, raz choruje skóra. Wahadło układowe, tak to się nazywa. Poprawa skóry, pogorszenie woskrzela. I jeżeli to ma podłoże alergiczne, to jest w 100% prawda. W 100%. Przez 3 lata dziecko macie, no, leczymy go z powodu astmy, potem nagle, nie wiadomo dlaczego, astma znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i zaczyna się historia ze skórą. Leczenie, proszę Państwa, już powoli przechodzimy do leczenia. A Ty jesteś genialny, ja bym tak długo w Twoim wieku nie wytrzymała, naprawdę. Leczenie. Właściwie, prawdę mówiąc, skutecznego leczenia nie ma. Nie można się wyleczyć z atopowego zapalenia skóry. Nie znalazł się jeszcze taki, który by majstrował przy genach i zmienił nam geny. Jest na pewno leczenie trudne, bardzo indywidualne. Musi być systematyczne ze strony pacjenta. Nie ustalono do tej pory żadnych jednolitych zasad leczenia. Tak jak w astmie są standardy, w atopowym zapaleniu skóry standardy się nie sprawdzają. Dlatego, że wiadomo, że jest to choroba, która się różni ogromną różnorodnością, zarówno w objawach, jak i w przyczynach, co gorsza. Ale są już pewne, powiedzmy, zasady, że inaczej bierzemy takie elementy pod uwagę, jak wiek pacjentów, dominujący charakter, czy jest to ostry stan, czy przewlekły. Czy jest korelacja z karmieniem, czy nie ma. Czy jest korelacja z porą roku, czy nie ma. Walczymy z suchością skóry. Zwalczamy współistnienia zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych. Dalej, koncentrujemy się na unikaniu czynników zaostrzających zmiany skórne. Czasami się uda to zauważyć, że na przykład pobyt w jakimś konkretnym klimacie, udział w ćwiczeniach, w biegach długodystansowych, tam, gdzie dziecko się mocno poci, wiadomo, że jest zaostrzenie. Dlatego pewne rzeczy da się ustalić, ale już na pewno u wszystkich zwalczanie suchości skóry i swędzenia. To powoduje zmniejszenie nasilenia zmian zapalnych. Wciąż pamiętamy o tym kole. Bardzo dużo weszło nowych preparatów, Państwo doskonale wiedzą, ale i tak musimy zanalizować przede wszystkim takie elementy jak nasilenie swędzenia skóry, często niestety połączone z ogromną suchością i z koniecznością natłuszczania co 2 godziny, obecność przeczosów, nadwrażliwość, nietolerancja pokarmowa. Analizujemy wpływ alergenów ziewnych. Osoby, które są na przykład uczulone na roztocza kurzu domowego, często po odczulaniu mają poprawę, ale jeżeli mamy korelację tego, czyli jeżeli w środowisku o takim jak tu, z wykładziną, pełnym kurzu, jeżeli dziecko poczołga nam się przez 3 godziny w takim środowisku i zaostrza mu się skóra i dodatkowo ma dodatnie testy na roztocza, możemy uznać roztocza. Dlatego to jest temat rzeka. Na pewno wszystkiego nie wyczerpiemy. Natomiast Państwo musicie mieć świadomość, że jest to choroba, która może być alergiczna, a może w ogóle nie być alergiczna. I dobry wywiad, Wasza obserwacja na co dzień jest bardzo istotna. Wpływ środowiska zawodowego, czasami trzeba zrezygnować niestety z narażenia, farba drukarska, produkcja jakaś u piekarzy na przykład, mąka potrafi uczulać. No i atmosfera w rodzinie, napięcie, jakiś patologiczny, powiedzmy, element, czynnik, bardzo wymagająca matka lub ojciec, ktoś, kto
emanuje jakimś zdenerwowaniem, strachem, stawianie wysokich poprzeczek dziecku. To jest bardzo trudne dla nas do zdiagnozowania, ale może być to elementem ciężkiego zapalenia skóry. Może być. Zwłaszcza u młodzieży dorastających, u kobiet w wieku lat 20-25 bardzo ciężkim, stresowym czynnikiem jest atmosfera w rodzinie. Analizujemy jeszcze takie elementy jak niedobór, pewne zaburzenia odporności. Ta skóra, o której Państwu mówiłam, często to się łączy z niedoborem odpornościowej immunoglobuliny A. Badamy, analizujemy też te testy. Patrz, testy to są te testy plastrowe, o którym Państwu mówiłam. Specyficzne IgE surowicy krwi. Analizujemy, czy to właśnie ma kontakt z alergią. Kiedy nasilają się zmiany skórne, obserwujemy to bardzo intensywnie. Współistnienie innych chorób. Czasami glistnica, owsica, robaczyce. Dlatego prosimy o badanie kału Państwa, bo bardzo często lambie na przykład stwierdzamy, a takie rzeczy zaostrzają atopowe zapalenie skóry. Oczywiście analizujemy dotychczasowe leczenie. Zdarzają się dzieci, które 3 lata biorą leki antyhistaminowe, zyrtę, klarikinę i właściwie tak jakby wodę piły. W ogóle nie ma efektu. Dlatego jeżeli po miesiącu nie ma efektu, proszę tego nie dawać, to w niczym nie pomoże. A jeszcze tylko angażuje wątrobę do przetwarzania tego leku. Jeżeli po miesiącu podawania zyrteku nie ma w ogóle poprawy, na przykład zyrteku, klarikiny, aleriku, tego jest całe mnóstwo, nie stwierdzają Państwo poprawy, no to po co? Jeżeli chcemy zlikwidować świąt, są zdecydowanie lepsze leki, które działają przeciwświątowo. To jest fenistyl retard, to jest hydroksyzyna. Jeżeli chcemy zlikwidować świąt, ale zyrtek czy klarikina nieszczególnie. Tak wyglądają testy plastrowe. Ktoś z Państwa mnie pytał. Proszę zobaczyć, tu są takie malutkie jakby miseczki. To jest specjalnie spreparowany test, znaczy plaster. Przepraszam, to w każdym tej kulce jest inny tam alergen. Nie, to tamte alergeny przenosi. My wkładamy do każdej komory ten alergen, który Państwo chcecie przetestować. Nalepiamy to na plecy dziecka. Oglądamy po 48, po 72 godzinach. Jeżeli jest to faktycznie powód zaostrzenia skóry, to wyjdzie w tym teście. Z całą pewnością. Chyba że przyniesiecie Państwo raz taką marchę, a potem kupicie dziecku inną marchę, która rosła blisko autostrady i ma pełno ołowiu. I to nie marchew wtedy, tylko chemia w tym jedzeniu uczula, bo nie sama marchew. Bo o tym też trzeba myśleć, prawda? Czyli albo taki test Państwo znacie, on prawie w 80% wychodzi ujemny, tym bardziej, że ta skóra źle reaguje na testy, albo taki test plastrowy. Ja teraz właśnie szykuję się, mamy zjazd alergologów, jak zwykle o tej porze w Krakowie. Chcę zamówić testy do poradni tego typu, dlatego że po prostu całkiem zwyczajnie to się Państwu należy, że tak powiem. I nie ma co oszczędzać na dzieciach i na chorobie, trzeba zakupić i będziemy robić na pewno testy plastrowe już od, może nawet od grudnia, a już najpóźniej od przyszłego roku. Ile takie badanie kosztują? Państwa nic. A jakby? Bo to są testy. Testy kontraktuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale jak nie, jak ktoś nie jest ubezpieczony, to ile ma to kosztuje? To nie są aż takie drogie sytuacje. Ja uważam, że... Dostępne są, czy jeszcze nie? To nie jest wcale dostępne, bo to jest bardzo żmudne diagnozowanie. I no, jakby tu Państwu powiedzieć, niewiele osób ma ochotę się z tym bawić, ponieważ zabiera to bardzo dużo czasu. Jest dość, powiedzmy, czasochłonne i kosztochłonne dla poradni. No a jak refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, to Państwo doskonale wiedzą.
to naprawdę nie pokrywa kosztów testów. Ale to jest oddzielna bajka, nie każdemu się je robi, więc jeden pacjent jest tańszy, a drugi jest droższy. Także bilans wychodzi, powiedzmy, na zero. Drapanie skóry, nawet tej niezmienionej chorobowo, odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju zmian. Nie wolno skóry drapać, trzeba... I co na dobre, to jest tak właśnie, panie się śmieją. Macie rację, to jest łatwe do powiedzenia, nie drapać skóry, jak chce się ją zetrzeć. Ale co wtedy robić? Hydroksyzyna, fenistil, ale jeszcze lepiej wilgotne okłady, okłady z gazy, wilgotnej, chłodnej. Amerykanie ubierają dziecku wilgotną piżamę. Po prostu wilgoć i chłód zmniejszają drapanie i zmniejszają swędzenie. Ja już chciałam drapanie zaszyć. Dokładnie. Proszę zobaczyć. Najważniejszą częścią leczenia jest zwalczanie świątu i suchości skóry. Bez zlikwidowania świątu, bez zlikwidowania suchości, nie zwalczymy choroby. Zapomnijmy o tym. I oprócz tego należy przypatrywać się temu naszemu dziecku i szukać przyczyny, bo mogą to być przyczyny zewnętrzne, roztocza, kurzu domowego, pleśnie, grzyb na ścianie, a nawet, proszę Państwa, coraz częściej się mówi o paleniu papierosów w środowisku dziecka, dlatego że sam dym tytoniowy podwyższa poziom tejże IgE i potrafi takie ciemne, zadymione środowisko dziecka spowodować u niego nie tylko astmę, ale i zmiany skórne. Leczenie, ciąg dalszy. Państwo pewnie zauważyliście, że gorzej jest zimą, kiedy skóra jest narażona na zimne i suche powietrze na zewnątrz i gorące i suche powietrze wewnątrz mieszkania. No właśnie, w sezonie grzewczym kaloryfery sucho. Dlatego zawsze mówię, higrometr między 40 a 60% ma być wilgotności. Nie uwierzycie Państwo, ile zużywa się wody, bo to te, powiedzmy, nawilżacze na kaloryferach, to jest śmiech na sali. 5 litrów wody idzie na mój pokój, bo mam też męża z alergią ciężką. 5 litrów wody zużywamy w ciągu 2 dni w mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem, w pokoju o powierzchni 27 metrów, żeby osiągnąć 50% wilgotności. 5 litrów wody, ale za to kwiaty rosną wspaniale. Czyli rozpryskiwanie, tak? Proszę, ze ścianami jak? Tam nie jest problem z taką dużą wilgotnością do ścian? Nie, dlatego że no nie wolno mieć oczywiście szczelnie zamkniętych okien plastikowych. Musi być niestety jakaś cyrkulacja, czyli na rozszczelnionych oknach, tak bym powiedziała. Nawilżanie na rozszczelnionych oknach. Co dalej? Takie wysuszenie powoduje wyparowanie wody, uszkodzenie warstwy rokowej naskórka, które jest naszą barierą od środowiska. Uszkodzenie naskórka zwiększa wrażliwość na nieswoiste czynniki drażniące i nasila świąt. Co to znaczy? Nie mamy bariery, nic na skórek nie spełnia swojej funkcji. Nie hamuje utraty wody przez skórę, a przez skórę to jest największa powierzchnia naszego ciała. Nie przewód pokarmowy, tylko właśnie skóra. Wyparowanie wody przez skórę powoduje, że i skóra zaczyna chorować i jest łatwiej narażalna na infekcje. No i się nasila świąt oczywiście. Czynniki, które nasilają świąt. Pocenie się, gorące powietrze, to jest błąd. Wilgotne powietrze nigdy nie nasila świątu, tylko suche. Nieprzebiegne ubrania. U atopików narażenie na pyłki, które zarówno pyłki, jak i roztocza, które do spoconej skóry się po prostu przyklejają i są wtedy znacznie bardziej uciążliwe. Wpływ promieniowania słonecznego, bardzo tutaj jest znowu indywidualna reakcja.
U niektórych słońce powoduje, jeżeli takie dziecko się nasłoneczni, jeżeli ono się opali, mówiąc tak potocznie, jest zbrązowiałe, to jest spokój na pół roku. Od czerwca do grudnia na ogół. W grudniu, jak ta skóra już zblednie, wszystko się odnawia. Czyli 80% przypadków atopowego zapalenia skóry pięknie reaguje na słońce. Wobec tego z przerażeniem patrzę, jak niektórzy dermatolodzy mówią, 100% filtr na lato. Nie ma prawa ani promyka złapać. No i jest nowy problem. Wtedy już cały rok są zmiany skórne, a tak to tylko zimą. Są to indywidualne reakcje. Są to właśnie indywidualne reakcje polegają na tym, że niektórzy tolerują świetnie gorące i wilgotne powietrze i tacy, którzy zdecydowali. Mamy jeszcze pytanie, czy solaria na przykład też wspomagają walkę? Tak. Żeby zimą pójść. Zdecydowanie na przykład tak. W zimie, żeby... Zdecydowanie tak. Dobre solaria albo też naświetlanie specjalną lampą z selektywnym promieniowaniem ultrafioletowym, to się nazywa PUVA, PUVA, która emituje tylko promieniowanie A z pasma promieniowania ultrafioletowego. I PUVA doskonale działa. To było bardzo dobrze zadane pytanie. Jeżeli latem skóra dostanie trochę słońca i ktoś jest na tyle zawzięty, że przynajmniej raz w tygodniu pójdzie, naświetli się PUVA przez 10-15 minut, nie ma problemu ze skórą. A niemowlęta można naświetlać? Nie można naświetlać. A kiedy można zacząć? I to jest właśnie ten problem. Mówi się od 6 roku życia. Dlatego jest to pewien problem, natomiast na słońcu niemowlę przebywa, oczywiście nie wystawiane na ostre słońce, ale jestem absolutnie przeciwna totalnym filtrom przeciwsłonecznym. Niski filtr, 8-12, góra i przebywanie na słońcu 5-10 minut. Potem coraz dłużej, jak tylko ta skóra troszkę dostanie słońca, już nie jest taka powiedzmy biała po zimie, to spokojnie od wyższych filtrów przechodzimy na niższe filtry, żeby to dziecko dostało trochę słońca. To zresztą wszyscy o tym piszą. Ciekawa jestem, a w Państwa przypadku, czy słońce pomaga, czy nie? Próbowałyście kiedyś, czy nie? Laura, ona nie za bardzo lubi się opalać. A myśmy w tym roku testowały chyba 6 taki filtr i to było słońce połączone z kąpieliskiem. Te kąpieliska tragiczne są, tak było. Tak, także trudno powiedzieć. Bo zobaczymy, może mi się całkowicie skoro wyleczy, jak pójdziemy na solarium i potem czy tam na UFę to są. Na UFę. A to w przyszłym roku po prostu zobaczymy. A co? Proszę rozwinąć temat tej lampy Biotron. Ja to nie wiem. PUVA. Biotron, nie mamy żadnych doniesień, zarówno w literaturze, w internecie, znaczy w ogóle przegląd całej literatury nie potwierdza, żeby Biotron poprawiał stan dziecka. No nie mamy takich doniesień, nie ma takich prac. Są prace dotyczące PUVA. U dorosłych jeszcze się przed naświetlaniem łyka pewne substancje uczulające na te promieniowanie, tak zwane psoraleny. Dorośli łykają takie substancje, po czym idą na PUVA na 5-10 minut i się czują coraz lepiej. Czynniki drażniące, musicie Państwo bardzo uważać na noszenie ubrań, to już mówiliśmy 100 razy, to mają być miękkie ubrania, mnie czasem po prostu włos staje na głowie, jak widzę właśnie totalnie sztuczne tworzywo, jeszcze wybarwione jakąś nieprawdopodobną farbą, szorstkie, drapiące na takiej uczulonej skórze. Detergenty, szczególnie mydła, rozpuszczalniki tłuszczy. Proszę Państwa, i pokutuje taki pogląd, znaczy nie wiem skąd to się wzięło, mycie szarym mydłem takiego dziecka, rany boskie, wtedy to dopiero jest. Broń Panie Boże, to w ogóle nie nadają się mydła do tego. Nie, tak, niewłaściwe kosmetyki, to muszą być tak zwane dermokosmetyki. Wszystko to, co tu jest właśnie na górze, prowadzi do nasilenia swędzenia i zmian skórnych, a
ich udział zależy oczywiście od indywidualnej na nie podatności. Dalej, czynniki zaostrzające, mówiliśmy, ale dla przypomnienia. Emocje, stres, alergeny wziewne i pokarmowe i kontaktowe u niektórych. No i to właśnie, ten przegląd tych czynników zwiększających swędzenie jest szalenie ważny. Państwo powinniście się temu też przyglądać i nieraz przychodzić do nas, że tu widziałam, że jak się bawił na przykład ze szczurem sąsiada albo był na koniach i po koniach. Takie rzeczy niezwykle nam pomagają w leczeniu oczywiście. Myśmy zauważyły, na przykład dziecko wczoraj zjadło troszeczkę zupy ogórkowej. Momentalnie to, co żeśmy sobie wypracowały to. Przez tydzień, teraz momentalnie się zrobiła burza. Bardzo ważna uwaga, o tym nie wspomniałam. Nawet jak ktoś jest nieuczulony, to kiszonki, kapusta kiszona, ogórki kiszone powodują natychmiast zaostrzenie tych zmian. Bardzo często jest to ketchup, żółty ser. Po prostu podaję Państwu, to niekoniecznie musi być u każdego, ale podaję to, co często powoduje zaostrzenia i na co powinniście bacznie się przyglądać. I to, co zawsze mówię, nie zaczynamy od nie wiadomo czego, zaszczyków, hormonów, testów. Zaczynamy od rzeczy najprostszych i najbezpieczniejszych. Czyli od pielęgnacji skóry. Przede wszystkim koniec z mydłami. Nie ma mydeł w Polsce, nie ma Bambino, nie ma Bobasa. Są płyny do mycia. Płyny dermokosmetyczne to jest AA, SVR. Jest tego na rynku ogrom. Ogrom. Oilatum, Fizjożel. Mnóstwo, ale to są adresowane dla alergików dermokosmetyki. Jeszcze co? Podaję, bo to się sprawdziło na ciężko atopowych niemowlętach. Pół na pół, zwykła spożywcza, oliwka z oliwek, ponieważ oliwki u nas w Polsce nie rosną, jest to coś tak obcego genetycznie, że organizm tego nie rozpoznaje w ogóle. Więc oliwka spożywcza z oliwek i szampon bez łez dla niemowląt, to może być różne, ale szampon dla niemowląt. Mieszany pół na pół, łyżka oliwki, łyżka szamponu. Palcem się robi z tego emulsję, tą emulsję na skórę od stóp do głów i do wanienki. I nie używamy już niczego poza tym. Taka kąpiel potrafi czynić naprawdę wiele, wiele dobrego. Więc to jest ten element pielęgnacji mycia. Taka skóra po umyciu wymaga nakładania substancji nawilżających, emolientów, natłuszczaczy. I tu nie ma już recepty. Trzeba przejść przez wiele, żeby dojść do złotego dla danego pacjenta środka. Co to jest? Znowu plejada różnych dermokosmetyków. Oilatum, krem. Powiedziałabym za mało nawilżający. Utrzymuje się długo na skórze. Zdecydowanie lepszy Fizjożel krem. Fizjożel krem. Coś, co się pojawiło niedawno, nazywa się ex-omega. Ex-omega. Substancja, jest to krem przygotowany na bazie oleju z owsa. Bardzo sobie chwalą ludzie. Na pewno Państwo słyszeliście o topializę, o hydranormie. Za lekkie, za krótko przebywają. Znaczy, wsiąkają w skórę i nie ma nic. Muszą być to troszkę cięższe preparaty. Ja zaczęłam teraz robić na zamówienie maść, do której wkręca się preparat silikonowy, Silol, bardzo do tej pory rzadko spotykany. Wkręcam ten Silol do maści i co się dzieje? Robi się powłoczka, błonka na skórze, która hamuje parowanie. Te maści, no wszystko jest jednak kwestią dopasowania do dziecka, ale uważam, że maści z zawartością silikonu, to jest nazwa farmakologiczna dimetikon. Dimetikon. Możecie Państwo często spotkać. W aptece jest, pytałam się właśnie, Pani sprawdzała, jest też w sprayu.
aerozolu. No Silol, aerozol. Rewelacja. On jest nieduży, z tego co ja czytałam. On jest gdzieś tam w granicach 10 zł, pani mówiła. Rewelacja. No to sprowadzamy. Masowo trzeba to sprowadzić. Dimetikon albo Silol. To się inaczej nazywa biologiczny opatrunek. Jak się psiknie na skórę, po prostu nie paruje, nie traci wody, będzie dłużej nawilżona, tylko kiedy? Nie na suchą skórę, tylko od razu po kąpieli, jak ona jest nawilżona jeszcze. Nie trzeć dziecka. To musi być delikatne osuszanie, nie tarcie, bo to też powoduje swędzenie. Proszę, a ja tutaj się jeszcze chciałam zapytać o maść cholesterolową. Bardzo dobra maść, obojętna, może być stosowana jako podłoże, tylko jest dość tłusta. Dzieci po prostu nie znoszą, małe dziecko, o takie, jak się go czymś tłustym nasmaruje, to państwo wiecie, jakie są reakcje. Jest kłopot, naprawdę jest kłopot. A czy niemowlęta można smarować tą maścią? Którą? No tą cholesterolową. Naturalnie. To jest bardzo łagodna maść. To nie jest chemia, to jest cholesterol. Bardzo doskonała. Nie, to już mówiłam państwu o praniu ubrania, zawsze muszę przyspieszać to, co mam w wykładzie. Pozostałości proszków ubrania proszę zawsze nastawiać na podwójne pranie, zwracać szczególnie u niemowląt kwestię zmiany proszku do prania. Pozostałości proszku mają właściwości drażniące, jak najbardziej. Co on mi tu pokazuje naprawdę? Zalecenia. To też już państwu mówiłam. Nie, tego nie mówiłam, że jest bardziej polecane jest używanie płynnych środków do prania w pralkach automatycznych i stosowanie dodatkowych cykli płukania. Bo proszę często, jak państwo sami wiedzą, potrafi gdzieś tam w fałdkach zalegać. Natomiast płyny do prania są wtedy zdecydowanie lepsze. A jakie pani poleca takie płyny? Nie mam jakichś szczególnych. Mamy ten jelb, który tak w ogóle... Ale w płynie też on jest? Pani się krzywi. Bo nie widzimy. Pani pewnie ma doświadczenia przez swoje. Przeszły i przez jelba, i przez wszystko, i przez te płatki takie dla dzieci, przez szalę. I na czym stanęliście? Pewnie na podwójnym płukaniu, tak? Nie, na niczym. Na niczym. Nie widzieliście korelacji, tak? Nie. No płatki wybrane, mówi się o płatkach. Też płatki. Luźne, przewiewne, bawełniane ubrania, o tym mówiliśmy. Unikanie za niskich i zbyt wysokich temperatur. Niedopuszczanie do pocenia się. No oczywiście, takie cuda to przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. To tylko w podręcznikach jest, bo w życiu to, ale jest to, co państwu mówiłam. 20 stopni maksymalnie i 46% wilgotności. To już zaczyna być kanonem postępowania, że tam, gdzie jest dziecko atopowe, ma być takie parametry powinny być. No, po prostu już dalej nie ma żadnego sensu. Natomiast co uważamy za niezmiernie ważne? Doprowadzenie do takiego stanu, żeby ten pacjent mógł po prostu normalnie żyć. I to jest nasz cel, że tak powiem. Dalej. Aktywność ruchowa na możliwie najwyższym poziomie. U takich dzieci polecane są baseny, ale oczywiście znowu jest problem. Baseny dla alergików w Unii Europejskiej są i jest tam zastosowany ozon do dezynfekcji wody. U nas niestety nie ma takich basenów. A w Bielawie. Już będzie? Nie, czy basen, nawet? Czy to było chyba tam... Jacuzzi, czy no coś właśnie, z tego, tak? Chyba to było tylko. W każdym bądź razie, jeżeli... Ja wciąż mówię, że jednak basen jest dla dziecka zatopowym zapaleniem skóry bardzo dobry. Tylko co można by było robić? Myślę, że smarowanie przed pływaniem ciekło olejem parafinowym, parafinol to się nazywa, olej parafinowy przed basenem, on się trudno zmywa, on nie wchodzi, nie jest hydrofilny, więc jak już się raz nasmaruje tym olejem, to on jest przez tą godzinę, przynajmniej dwie, dopóki się detergentem nie zmyje, więc nie rezygnować z basenu absolutnie.
Chorym dzieciom zaleca się regularne ćwiczenia fizyczne. Oczywiście najpierw rano trzeba posmarować to dziecko. O, no to właśnie. Pływanie jako optymalny sport. Chlor, basen, mówiłam Państwu, ja zawsze to wszystko muszę przyspieszać. Promieniowanie słoneczne, o tym też mówiliśmy, że u niektórych chorych daje znaczną poprawę, a u niektórych wprost przeciwnie. To o tym już też mówiliśmy, ja patrzę, czego jeszcze nie powiedziałam. Jeżeli ta alergia skóry jest udowodniony związek z alergenem, z roztoczami czy z pyłkami, najczęściej są to roztocza kurzu domowego, zarodniki pleśni. Bardzo rzadko sierści zwierząt. Alergeny pokarmowe takie jak mleko, jajko, orzechy, pszenica, ryby i owoce morza. No i niektóre pokarmy, które zawierają duże ilości histaminy, to jest ten właśnie czynnik, który jak gdyby powoduje swędzenie. I gdzie jest ta histamina? W żółtym serze, w serach pleśniowych, w niektórych rybach morskich, czerwone wino, a przede wszystkim w czekoladzie i kakao. I tu nie trzeba być uczulonym na czekoladę lub kakao. Wystarczy, że jej się zbyt dużo jada. Nie kosteczkę, a pół tabliczki, albo ciasto w polewie czekoladowej. Czekolada ze względu na zawartość histaminy podrażni każdą chorą skórę. Nie trzeba być na nią. No i czerwone wino niestety też. Tak, jeżeli my mówimy matce, pani dziecko nie ma prawa jeść mleka, to musimy to powiedzieć na jakichś podstawach. Nie tak na oko, że nam się tak wydaje. Tylko należy oznaczyć swoiste IgE, jak dziecko jest starcze na skórze, a jeżeli jest za młode w surowicy krwi, a jeżeli jeszcze widzimy korelację testem patchem płatkowym, czyli plastrowym, przykładamy mleko na 48 do 72 godzin, obserwujemy. Jeżeli nie mamy obiektywnych przesłanek, to proszę nie stosować, ja mówię, może straszne w tej chwili rzeczy, nie wolno się stosować do zaleceń lekarza, któremu się coś wydaje, a nie jest tego pewny, bo można narobić więcej kłopotu niż pożytku. Testy skórne wykonujemy bezwzględnie u tych chorych, u których ewidentnie możemy z wywiadu jakiś związek przyczynowy ustalić, że jak jedzie do babci, u której są meble tapicerowane, stary budynek i jeszcze trochę grzyba i latają psy czy koty i tamta skóra zawsze się zaostrza, no to nie ma siły. Trzeba zrobić testy i trzeba szukać alergenu, prawda? Czyli wywiad nie ma tak ważnego elementu w diagnozie, jak wywiad w atopowym zapaleniu skóry. Można się wiele rzeczy nauczyć. No, testy tak zwane pryki naskórne, testy patrze. O, widzicie Państwo, mogę Wam nawet pokazać, jak wygląda dodatni test plastrowy, prawda? Zobaczcie Państwo. Przeszkadzam coś? Proszę zobaczyć. Tu były wszędzie, to jest reakcja po plastrze, prawda? Tu te takie, to nie jest żadna reakcja. Natomiast to są dodatnie testy. Tu jest ogromny test, o ile dobrze pamiętam, po selerze i po orzechach, ale głowy nie znam. W każdym razie to, żeśmy z synem moim robili ten test, to zdjęcie u pacjenta bardzo ciężko chorującego na atopowe zapalenie skóry. Tak się nakłada, tak się potem odczytuje ten test. No niektórzy twierdzą, że to... że to po plastrze reakcje. Nieprawda, dlatego że po plastrze widać te reakcje, że to inaczej na wygląda. Proszę? Inaczej wygląda po plastrze. Inaczej. Dokładnie tak. Wartość testów PRI, powiedziałabym, nie za wielka. Na ogół nie za wielka. To już lepiej zrobić specyficzne IgE w surowicy krwi. Jeżeli te specyficzne testy nie korelują z objawami,
objawami, to należy o tym zapomnieć. Nie leczymy test, leczymy chorobę, prawda? Mówi się o prowokacji pokarmem, jeżeli naprawdę już wszyscy zgłupieliśmy i nie wiemy, o co chodzi. To tak jak Państwu powiedziałam, cały tydzień dajemy to, na co dziecko na pewno nigdy nie reagowało. Może to być ryż na przykład, kleik ryżowy z upieczonym jabłkiem na przykład. I do tego my dajemy sobie mleko. Dwie łyżeczki, trzy łyżeczki, 100 ml, 200 ml. Bawimy się mlekiem przez cały tydzień. To się nazywa dodatnia próba prowokacji. Jeżeli dziecku się skóra zaostrzy, zmienią się stolce, pojawią się śluz w stolcu, jakieś biegunki, wymioty lub zaostrzenia skóry. To jest korelacja z mlekiem i możemy wtedy faktycznie wycofać mleko. Przepraszam, czy wtedy proszę. Również wszystkie przetwory mleczne? A właśnie niekoniecznie. Dziecko, które bywa uczulone na mleko, doskonale czasem toleruje jogurty albo twaróg. Ale to też wymaga dodatkowego, tak zwanego testu prowokacji. A, no to właśnie, unikanie alergenów to wiadomo. Musimy przeprowadzić porządne testy, żeby wykluczyć tę alergię. Bardzo restrykcyjne diety eliminacyjne absolutnie nie są wskazane. Jak z badań wynikało, niezwykle rzadko chorzy są uczuleni więcej niż na 3 alergeny pokarmowe, jeżeli w ogóle. Na ogół jest to 1 lub 2 alergeny pokarmowe. I często są to na przykład, no jak w przypadku na przykład mojego małżonka, orzechy, po których natychmiast widać, natychmiast, to w oczach w ciągu 15 minut pogarszają się zmiany skórne i owoce morza, wszelakie krewetki, to bardzo często uczula. Ryby morskie, ale to tak jak mówię, to szalenie indywidualna sprawa i trzeba to w ogóle, trzeba się temu przyjrzeć. A w jakim czasie wystąpiło te zmiany, to jest też... Proszę? Po jakim czasie? W alergii natychmiastowej, tak jak mówiłam Państwu, mamy do czynienia z dwojakim rodzajem alergii. Albo te zmiany wystąpią natychmiast, po 15 minutach, po pół godzinie już się dziecko zaczyna drapać. Albo częściej jest to alergia opóźniona do 48 godzin po zadziałaniu czynnika alergizującego. Zakażenia skóry u chorych, tak jak żeśmy już mówili, stanowią bardzo ważny problem kliniczny i na ogół jest to bronkowiec. Antybiotyki i ten środek, o którym mówiłam Państwu, Octenisep, znakomicie poprawia kondycję skóry, jeżeli tam pasożytuje bronkowiec. No oczywiście my nosimy na sobie gronkowce i nie chorujemy, a atopik będzie chorował, będzie miał zaostrzenie skóry przy gronkowcu. No właśnie, mówi się, że gronkowiec przylega 20 razy silniej do skóry atopowej właśnie, dlatego skóra pacjentów z AZS jest częściej narażona na tę bakterię niż skóra osób zdrowych. Przylega do skóry suchej 20 razy silniej niż do skóry niealergicznej. To też trzeba pamiętać. Dobrze. Co jeszcze piszemy o gronkowcu? Zaobserwowano zależność, że im większe objawy choroby, tym większy stopień kolonizacji gronkowcem złocisty. A dlatego tak dużo o tym mówimy, że niby wszyscy o tym wiedzą, a nikt tego gronkowca nie leczy. Większy stopień alergików, ja wiem, że to bardzo trudny wykład i długi, podziwiam Państwa, ale już kończymy powoli. Większy procent atopików niż niealergików jest nosicielem gronkowca w nosogardzieli, w spojówkach i na krawędziach powiek. Często tworzą się takie zapalenia brzegów powiek u alergików, takie grudki, rano. Bywa, że oczy są zaklejone, dziecko nie może tych oczu otworzyć. To jest też objaw gronkowca. A jak się w ogóle stwierdza gronkowca na skórze? Wymazem ze skóry. Można stwierdzić, ale to też jest dość ciężkie.
Lepiej się stwierdza, jeżeli jest na przykład zmiana skórna zainfekowana, to co Państwu pokazywała, że jeżeli jest w ogóle jakaś zmiana skórna. Z czystej skóry czasem może nam posiew nie wyjść, ale jeżeli jest to skóra ze zmianami, pęcherzykami, a jeszcze powiedzmy, nie daj Boże, zainfekowana, czerwona, w ostrym stanie, wtedy wymaz ze skóry wychodzi nam. Intensywna kolonizacja gronkowca złocista. A gdzie coś takiego można zrobić? No wszędzie, znaczy teoretycznie wszędzie. Robimy to masowo tu w szpitalu. Pobieramy wymaz, laboratorium robi, za 5 dni mamy hodowlę tego gronkowca. Albo nie. Albo jest, albo nie. Zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. To wszystko Państwu mówiłam. No, to jest już prawie dla lekarzy wykład. Chyba zwariowałam, że ja tutaj takie rzeczy zawarłam. Jeszcze sprawdzę, co by tu jeszcze Państwa mogło zainteresować. Tak, to już żeśmy mówili. O leczeniu też żeśmy mówili. Zakażenie herpes, wirus, drożdże. O, no i powoli właśnie zaraz się już zbliżamy do końca w temacie nawilżanie skóry. Nawilżanie skóry. Dobrze, młody człowieku. Jeszcze tylko o tym dwa słowa powiemy i będziecie Państwo wolni. I obiegują. Czy o tym mówiliśmy? Tak, o nawilżaniu mówiliśmy. Zwłaszcza w miesiącach zimowych nawilżanie. Dobrze jest nawilżać skórę, wskazane są kąpiele w wannie, które trwają 15-30 minut, używanie mydeł zawierających środki o neutralnym pH. To Państwu mówiłam, balneum, oilatum, ten oliwka z oliwek z szamponem bez łez, to wszystko mówiłam. Emolienty, substancje nawilżające, oilatum, balneum, Hermal Plus, Exomega, też mówiliśmy już o tym. Także chyba powiedziałam wszystko. A nie można być uczulonym na takie oilatum? Bo z taką opinią też się spotkałam. Proszę Pani, dobrze się Pani spotkała, ponieważ alergik może być uczulony na wszystko. Ponoć alergik nie jest uczulony nigdy na wodę destylowaną i substancje krzemowe. A poza tym może być uczulony na wszystko. Niestety. Także cokolwiek Państwo kupujecie, może skupmy się bardziej już na praktyce. Cokolwiek Państwo kupujecie, to najpierw trzeba zrobić tak jak z farbą do włosów, próbę prowokacji. To znaczy wcierać w to miejsce na przykład, albo jeszcze lepiej położyć pod folię spożywczą dany krem i zobaczyć po 12 godzinach, co się z tym dzieje. Czy to miejsce jest zaczerwienione, jak skóra reaguje. To jest jakby, powiedzmy, na Pani wątpliwość odpowiedź, bo nie ma innego, nie ma innej metody przekonania się, czy dziecko jest uczulone na to, czy nie. Ja się włączę, bo myśmy i w Balneum Hermal Plusie, i w oliatum żeśmy się kąpały i na początku było bardzo dobrze. A już tak, powiedzmy, bo to tak seriami. Gdzie już za drugim razem Laura wychodziła i coraz bardziej mnie swędzi, ja już tego nie chcę, do kąpieli nie chcę. Także to też na początku dobrze było, ale to też może odrzucić. No, tylko że to też mogło się zbiec z okresem zaoszczenia, prawda? Mogło się tak wydarzyć, że środek ten był dobry, tylko akurat zbliżało się zaostrzenie choroby. Czasem pacjenci mówią, że biorą leki, raz im pomaga, a raz nie. No akurat z tym konkretnym przypadkiem, jeżeli cały czas było dobrze, no może tak być, że po jakimś czasie następuje alergizacja na to, że skóra neguje ten środek, chociaż bardzo to się rzadko zdarza. W przypadku fizjożelu na przykład nie spotkałam się z takim przypadkiem, nigdy. To samo dotyczy maści cholesterolowej, nigdy nie widziałam uczulonego pacjenta. A czy Pani doktor może skomentować dwa leki nowej generacji drogie? Jeden się nazywa Elider, a drugi Protopic.
To są bardzo dobre preparaty. Nie mogę powiedzieć marnego słowa na ten temat. Stosowane po wyleczeniu dziecka 2 razy w tygodniu na przykład, nie codziennie. Po wyleczeniu nawet, bo leczy się 2 razy dziennie. A już po wyleczeniu 2 razy w tygodniu na te zmiany skórne, na miejsca, gdzie się te zmiany skórne pojawiają, potrafią po prostu zapobiec nowym wysiewom. Można je stosować na twarz również, nie powodują zaników skóry. No. I bezskarnie, tak? Bo córka ma 20 lat. No, zupełnie, w tym wieku na pewno można. Natomiast jasno i wyraźnie jest powiedziane, że są to środki, które weszły na rynek niedawno. Czasem się okazywał lek genialny, który po 5 latach dawał odległe skutki uboczne. My nie potrafimy powiedzieć, co się wydarzy u pacjenta, który będzie przez 5 lat stosował lek. My nie wiemy tego. Ale one prawdopodobnie przeszły te badania. Przeszły na zdrowych ochotnikach i na zwierzętach. Natomiast tak naprawdę, jak skóra atopowa będzie? Na razie są po prostu wszystkie recenzje, wszystkie badania są doskonałe. Czyli tak czy tak, bo to jest z tej samej grupy lek. To jest zupełnie wszystko jedno, bo to jest ta sama grupa. To nie są sterydowe leki. I no tak jak mówię, Protopik czy Lider to jest ta sama grupa leków, tak jak polopiryna z aspiryną. Ale też może być, że jeden lek skuteczny na konkretną osobę. Nie, absolutnie. Nie. Protopik bywa w wyższym stężeniu i u niektórych pacjentów może działać lepiej, jeżeli jest użyty w wyższym stężeniu. Tak jak w ulotce. Tak jak tu nie ma właśnie, o to chodzi. Ja tu jeszcze przyniosłam dla Państwa, to sobie będziecie mogli wziąć. Atopowe zapalenie skóry u dzieci. Taka książeczka, która no może chociaż troszeczkę pomóc. I taka dla niemowląt. A, to akurat nie to. Powinno mieć inne. Ożywienie dziecka z alergią. Jest takie wydanie. Ale to tak jak mówię, to jest tylko pomocnicze, bo i tak dietę ustalicie Państwo sami. Czym tłumaczyć, że na przykład przez pół roku ta sama kuchnia, wszystko jest piękna skóra. Później no ale właśnie o tym rozmawialiśmy. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Okres zimowy, zmiana wody, wyparowanie skóry, stresy, emocje, zakażenie super antygenem gronkowcowym. Różne bywają zaostrzenia. Nie jestem w stanie Pani podać wszystkich możliwości. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy te strony internetowe z tym wykładem i w ogóle inne takie na temat atopowe zapalenie skóry można prosić? Jest. Proszę Pana, nie, w tej chwili Panu nie podam, ale jak Pan w wyszukiwarce wpisze atopowe zapalenie skóry, to natychmiast ona się jako pierwsza ukazuje. Atopowe zapalenie. To z myślnikiem dokładnie, jeszcze. Proszę? Z myślnikiem, prawda? Atopowe, myślnik, zapalenie. Zapalenie, tak? Tak. Jest to tam i jest jeszcze w serwisie APSIK. Jest też cały portal o atopowym zapaleniu skóry. Serwis APSIK to jest jakiś astmatyczny, tak? Alergiczny, tak bym powiedziała. Ale też znalazłam tam dobre artykuły, ale najlepsze artykuły, nie umiem powiedzieć skąd, atopowe kreska zapalenie. Przepraszam, a to znaczy ten wykład jest o tym atopowym zapaleniu, tak? Poprosili mnie, żebym ja to wysłała i pewnie wyślę. I tam gdzieś będzie, tak? Na razie go nie ma, ale mam nadzieję, że będzie. Ja tam wyślę to. Jeszcze pytania są. Pani doktor gdzieś przyjmuje prywatnie? O, nie chciałabym za bardzo o tym mówić, bo w tej chwili mogę tylko powiedzieć, że jestem lekarzem tutaj w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i pracuję w poradni astmy i alergii tu na parterze. Jeżeli są kłopoty, to zapraszam. Skierowanie od lekarza POZ-u i wszystkich, nawet są niedługie terminy oczekiwania.
Jakąś wizytówkę ma pani może? Proszę. Wizytówki przy sobie? A tak, proszę bardzo. Jeżeli są potrzebne, to już państwu wizytówki gdzieś ich mam. Jakby komuś były potrzebne, to bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. A my się znamy. Tu z państwem też, to nie muszę dawać. A bardzo proszę, jeżeli są takie potrzeby, proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Także jak będą kłopoty, problemy, serdecznie zapraszam. Faktycznie ja jestem pasjonatem tego tematu i bardzo mnie skóra interesuje, a myślę, że jak wrócę ze zjazdu, to będę jeszcze więcej o tym wiedziała.